Siemaneczku, tutaj Venta i zapraszam was do dzisiejszego odcinka z Minecrafta. Pewnie zastanawialiście się kiedyś, czy można by było zrobić sobie jakieś kino domowe w Minecrafcie. Lub też, czy można by było sprawdzić coś w internecie. Dzisiaj się przekonacie o tym, ponieważ przedstawię wam bardzo przydatną modyfikację do Minecrafta. I najpierw, aby przedstawić wam tą modyfikację, muszę przejść przez wszystkie craftingi, które tutaj są, bo są one bardzo przydatne. Jakby ktoś nie wiedział właśnie, jak je zrobić, to teraz muszę tutaj wam pokazać. Więc pierwszy crafting to monitor. Drugi crafting to komputer, który jest potrzebny, żeby połączyć się z monitorem. Kolejny pilot. Taki crafting. Kolejny to tablet. Przechodzimy dalej. Przycisk. I z tych przycisków mu się robi klawiaturkę. I teraz, aby zrobić sobie kino domowe, można sobie zrobić byle jaki rozmiar tego monitorka. Minimalnie musi być 2x2 rozmiar. Ale byle jakiej wielkości. Ja już przygotowałem tutaj mój rozmiar monitorka, który najbardziej polecam, ponieważ jest to 16x9, czyli taki jaki ma praktycznie standardowy monitor. Może nie każdy, ale większość monitorów ma właśnie taką skalę 16x9. Aby włączyć monitor, trzeba kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy, dzięki czemu włącza się. Następnie musimy postawić ten nasz komputerek. Może być byle gdzie, dlatego ja sobie na przykład go tu położę, tak żeby nie było, że on musi być w jakiejś odległości. Klikamy prawym przyciskiem myszy tym pilocikiem na monitorze. Następnie klikamy właśnie na tym komputerku, dzięki czemu ten monitor się paruje z tym komputerkiem i tutaj możemy sobie wpisać teraz stronę, na którą chcielibyśmy sobie wejść. Może być to Google, może być to YouTube, mogą być to naprawdę różne strony. Ja dzisiaj pokażę wam, jak wejść na YouTube'a i obejrzeć jakiś odcinek. Odcineczek będzie z mojego kanału. Tutaj macie od razu, co jest w trendingu tutaj, czyli jakieś najnowsze tutaj filmiki, które podbijają internet, jakby to można było powiedzieć. Aby coś napisać na monitorku, potrzebujemy klawiaturki. Łączymy ją klikając prawym przyciskiem na monitor i prawym przyciskiem na klawiaturkę, dzięki czemu się sparowały. Żeby pokazać wam, że w ogóle monitor działa, możecie sobie normalnie tutaj przesuwać tym monitorkiem, wszystko działa. Klikamy tutaj prawym przyciskiem myszy, następnie podchodzimy do klawiaturki i, jak mówiłem, wpisujemy mój kanał, także Venta Minecraft Minecraft. I żeby wyjść z klawiaturki, musimy nacisnąć Escape. Jak widzicie, mój kanał, wchodzimy sobie, wszystko normalnie działa, podgłośnimy sobie. Pierwszy odcinek z Minecrafta, w którym będziemy... No jak widzicie, wszystko działa, możecie sobie tutaj obejrzeć normalnie na luzie byle jaki filmik. Jak widzicie, aktualnie mam 4 suby na dzień dzisiejszy, możecie sobie normalnie... Ciekawe jaka jakość. Dziwne, że tylko 360. Więc klikamy powiększ i normalnie na pełnym ekranie możecie sobie obejrzeć jakiś filmik. Tutaj możecie sobie podgłośnić i fajnie będzie działał. I to tyle. No. Kolejną rzeczą jest ten tablet. Aby go włączyć, trzeba przytrzymać Shift i do tego przycisnąć jeszcze prawy przycisk mysz, dzięki czemu możemy tutaj sobie również coś napisać i tutaj możemy również wejść na YouTube'a.
klikamy OK. Aby wejść, klikamy jeszcze prawy przycisk myszy, dzięki czemu możemy normalnie sobie myszką tutaj wszystko klikać. Tutaj nie potrzebujemy żadnych innych rzeczy. I tutaj również możemy sobie obejrzeć cokolwiek. Wszystko działa, jak widać, można sobie przesuwać i wszystko działa. Wychodzimy z tego monitorka, z tego tablecika, jak widzicie, wszystko działa, tak więc to by było w dzisiejszym odcinku na tyle. Tak więc ja się z wami żegnam na tle mojego pierwszego odcineczka z mojego początku kanału. Tak więc do zobaczenia, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, zostawcie subskrypcję. Na razie.